solution, I suppose. We're painted red, fit right in. Whoa. Breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard. To ostatni odcinek z Gothica 3 z dodatkami, czyli z Quest Packiem i Content Modem. Witajcie w ostatnim odcinku, tu nasze kostki przybyły do wieży, jak widzicie. O, nawet zombiaczki, kwaśniaczki też są. O kurde, Bezi przez chwilę nie miał nóg, ale już ma z powrotem, udało się. Dobra, cwaniaki, dzisiaj lecimy do Silden. Z racji tego, że skoro przyszedł ostatni odcinek, to trzeba w końcu zrobić coś, co planowałem zrobić już od bardzo, bardzo dawna. Trzeba się nauczyć w końcu darmowej akrobatyki, która przydałaby mi się na pewno nieraz w trakcie grania, ale po co robi takie rzeczy robić? No, nareszcie przyszedł czas. Tak, zajmijmy się tym. I później pójdziemy sobie już do Beliara i sobie zakończymy grę. To nie będzie raczej długi odcinek, nie ma co robić, nie ma co przedłużać tutaj końcówki. Chcę zobaczyć tą darmową akrobatykę. Gdzieś tutaj przy wodospadach Silden powinno się udać ją zdobyć. Oczywiście za chwilę mnie coś zginiesz. Coś mnie chce zabić. O, orkowie. I to całkiem spora ekipa. Jeszcze coś do mnie strzela. Nie podoba mi się to. Bardzo tego nie lubię, gdy sobie zaczynam odcinek i zaraz ktoś chce mnie zabijać. Więc proszę zginąć sobie pięknie. Dziękuję. Fajnie. Jarol, cześć. Dziwne, bo wydaje mi się, że was wszystkich pozabijałem w ostatnim odcinku. Ale najwyraźniej nie wszystkich. Okej, więc fajnie. Panowie już zginęli. Już nie będą mi przeszkadzać i dokuczać. Możemy sobie ruszać dalej do przodu. Oczywiście w szacie, już na wypasie. Teraz będziemy bić wszystkich, którzy chcą nas bić. Okej, to jakiś doświadczony wojownik jeszcze chce mnie zabić. Nie ma sprawy, spróbuj szczęścia. O! Okej, teraz zabiłem też typa z drugiej strony, okej. Hej ludzie, walka, nie kłam. Nikt już nie walczy. Okej, oczywiście lagi jak to zwykle na starcie. Dalej gro, ogarnij się. Cwaniaki nie chcą oglądać zlogowanych odcinków, tylko normalne. Widzę zająca na ulicy. Halo zając, czy wiesz, gdzie można zdobyć jakąś darmową akrobatykę? Chyba nie, no, spod kuli uszy i uciekł. Tak, wiem, że jestem zły i niedobry po stronie Beliara, no ale cóż, nawet zające mnie teraz nie lubią, cholera. Dobra, trzeba się udać gdzieś na tamte wodospady, jakimś cudem tam wskoczyć, jakimś cudem... Bo jestem ciekawy, jakby zadziałało na takie bizony. Jak im dupnę, to jak bardzo je zabiję. Okej, tylko dwa? Serio? Mało. Okej, te bizony to są bardzo niebezpieczne cwaniaki, więc może jednak nie będę szalał. Ale chciałem sobie zrobić te... Fajnie jakby te bizony się zestakowały w jeden wielki bizoni rój i byśmy mogli sobie tak dupnąć i wszystkie od razu pokonać. O, na przykład teraz tak wyjdzie pięknie. Jeee, jak dupło w bizony. Oczywiście, kurde, po co polować z łukiem i strzałami, skoro można polować z magicznymi piorunami? Trzeba by było nauczyć myśliwych speli. Chodźcie, nauczę was pięknie, jak się robi tutaj rzeź. Ktoś chce się nauczyć? Ty mnie będziesz chciał bić za to, że masz szatę pewnie. A nie, o, to fajnie. A czegoś o polowaniu mnie możesz nauczyć? W sumie, ile mam jeszcze punktów? Ja mam punktów 11. W sumie i tak na nic nie wydam. W ogóle 67 poziom. Jakbym wbił dwa levele, to bym skończył na 69 grę. To by było fajne. No, ale już mi się nie chce wbijać tych poziomów specjalnie, dlatego... Zresztą będę przesadzał. Okej, chodźmy znaleźć sobie jakieś dobre miejsce do skoku. Ja wiem, że jest takie miejsce. O, cześć, cwaniaki. Dlaczego się bijecie? Proszę tutaj, rozejm. Kończymy grę. Ma być miłość i w ogóle. O, ścierwojad, jakiś sprintu dostał nagle. Tak, wiem, że mnie nie lubisz. Więc musisz zginąć. Yeah. Dobra, chodźmy zobaczyć. Tak mi się wydaje, że chyba najlepiej będzie kombinować przy wodospadach. Tylko teraz... wszedłbym jakoś na górę. I wtedy na górze będzie mi łatwiej znaleźć miejscówę. No oczywiście teraz tak, żeby wejść na górę, to będę potrzebował również jakiejś chociaż troszeczkę ścia... O, co to za kufry, których nie otworzyłem jeszcze? Niemożliwe. Trzeba otworzyć metalowe kuferki. Tak, żeby po prostu sobie zobaczyć, co w nich jest w sumie. I tak nic nie stracę, a sobie sprawdzimy. Hyc. I tutaj były jakieś pierdoły i tu też pierdoły. No cóż, okej, łykniemy się i szukajmy drogi w górę. A wodospady w sumie... A, no nie wiem, czy akurat te wodospady będą najlepszym wyjściem z sytuacji. Nie wiem, czy przypadkiem nie będzie lepiej skoczyć gdzieś tam. Okej, no dobra, ale to spoko. Cześć, dziki krwioplico. W ogóle... Och, koniec Gothica, jak cudownie. Znaczy cudownie, cudownie, że... Nie, znaczy może nie, no cudownie, bo fajnie się gra i nie cudownie, bo nie tylko skończę. A fioletowe zęby. Widać, że ma fioletowe zęby? Na nagraniu chyba widać. Jadłem przed chwilą te pierogi. Tutaj się pochwalę, jadłem pierogi. Została z nich krwawa miazga na talerzu. Także jadłem pierogi, mam fioletowe zęby, wiem, nie przygotowałem się do nagrania. Robin Skateboard 2x10, co to za youtuber. Okej, dzika sobie strzelimy. O, ten dzik co w ogóle wydzikował tu. Mój Boże, co się dzieje? Wow, 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 nie, ja spitalam. Nie, żartuję, ale no, tak trochę dziwnie. Dziwnie wyglądam w tej kamerce. A nie przejmujcie się, wszystko ze mną w porządku. Dobra. Ja tak patrzę, no Jezu, czy mnie musi gonić wszystko? Wszystko dosłownie.
proszę cię, tutaj cieniostwór chyba już nie żyje. Tak, nie żyje. A nie, żyje! O Chryste, Panie Boże! Czy wszystko tutaj musi mnie bić? Ja w ogóle zły ten. Powinienem chyba pójść jednak na tamten wodospad. Tamten wodospad chyba będzie bardziej sensowny. Okej, czy mnie dalej coś goni? Goni mnie, to zgin. A, bo te wodospadziki tutaj to takie są średnie, bym powiedział raczej. O, ty, cieniostwór na hita nie zszedł, się dzieje. Alta zejdzie, dobra. Mi się wydaje, że właśnie tam bardziej, a nie tutaj powinienem się udać, bo tutaj to nie będzie za bardzo gdzie wykonać tego super uber skoku. Chodzi o to, żebyśmy spadli po prostu z bardzo dużej wysokości. No ty chamie wredny, mnie zatrułeś? Jaki troll, znaczy jaki ten. No ej, czemu wy żyjecie tutaj wszyscy? Ja was tu ostatnio przecież wybijałem i to na ostro, byłem tu. Kuferek już otwarty był przeze mnie, no to co jest? Halo, dlaczego wy żyjecie jeszcze to pielce? Muszę sobie zginąć natychmiast. O, prawie mnie dziabnął. Okej, muszę się wyleczyć, muszę się wypocić. O, shit, ty. No dobra, to trochę chamsko wyszło, ale nie chciałem, żeby tak wyszło. Nie, weź, wylecz się. Ale on fajnie wygląda, ej. Całkiem zasnie. Fajnie, jeśli zginiesz, weź, naprawdę, świetnie. To pielec na 67 cię zabije. To ma sens. Okej. Chyba jednak trzeba będzie się udać do tamtych wodospadów, a nie tych tutaj. W ogóle co te topielcy tu robią? Wy powinniście nie żyć już od wieków. Ale jakimś cudem jeszcze żyjecie. Mimo, że już tutaj byłem 500 razy. Okej, tylko teraz tak. W sumie to z klasztoru chyba nawet będzie szybciej, wiecie co? Kombinować, niż się bawić w bieganie pod górę. Klasztor, rączki tu. Hyc, lecimy i z klasztoru po prostu postaramy się znaleźć drogę, bo jeśli będę szukał od Silent, ale nie, te zęby wyglądają okropnie. I potem mój odcinek, setny odcinek z Gotika z dodatkami okaże się, że zrobi się popularny, będą miliony wyświetleń i robi z fioletowymi zębami. Jak to będzie wyglądało? Ludzie, Boże, będą chcieli mi dać subka, ale o nie, ten koleś ma fioletowe zęby, to jest takie dziwne, to trzeba będzie unikać. I mi nie dadą subka i nie zdobędę popularności i widzów i wyświetleń, no jak to? Dobra. Żartuję, oczywiście, lecimy sobie przez klasztor, przejdę, przeszedłbym, dam radę, ja nie dam rady, ja dam radę, ja po górach jestem mistrzem chodzenia, oczywiście tu wszyscy leżą placuszkiem, opalają się na śniegu, cokolwiek by to miało znaczyć, chodźmy może tędy, co ja tam przy nosie chyba lepiej będzie włazić pod góry, a chyba, że tu z murów się jakoś wpitolę na górkę, też jest taka opcja, powinno się udać, chyba, że nie będzie, a nie, to jest ten pieprzony daszek, ale tutaj... Czy ja dałbym radę wyskoczyć? Tędy dałbym radę wyskoczyć. No i pięknie już jesteśmy na drodze ku zwycięstwu. No właśnie, ta darmowa akrobatyka bardzo mnie rajcuje, bo widziałem parę na YouTubie filmików, parę widziałem jakieś właśnie, że ukryte ciekawostki i tak dalej i sam muszę to przetestować, bo ja bardzo lubię testować takie rzeczy i jak widzicie, wspinaczka wysokogórska to jest coś, co uwielbiam. Okej, będzie napisie wódeczki, chociaż w sumie nie musiałeś, bo i tak całkiem spoko się regeneruje. I tutaj nordmarska zima, cudownie. Okej, idziemy w stronę... Idziemy w stronę wodospadów, więc jest ok, tylko teraz trzeba uważać, bo najgorsze takie krzaki są, bo takie krzaki czasami są śmiertelne. Idziemy sobie, idziemy, nagle krzak, a za krzakiem jest przepaść i już koniec. Powiem wam sucharka, na przykład jednego, gdzie kardiolog chowa się podczas powodzi? Zawały. Dubum, psz, ale ten suchar chyba kiedyś był, także jeszcze opowiem wam jednego. O której wstaje oszust? O szóstej. A tu jest cwaniacki sucharek, tego chyba jeszcze nie było. Okej, okay, i jesteśmy już obiem. Jesteśmy już obiem tutaj na prawie początku. Okej, okay, tu oczywiście są beztekturowe wszystko. Tutaj twórcy nie chcieli w ogóle, żebyśmy tu przychodzili. Ale ja przyszedłem, bo jestem robin skateboard. Ja po prostu lubię takie rzeczy robić. I spróbujemy się ciepnąć na główkę z jakiegoś fajnego wodospadu. Ale tak jak mi się wydaje, powinienem skorzystać z tych drugich wodospadów, a nie z tych. Ale spoko, i tak musimy zleć na dół, więc Bezi, dawaj tutaj le snowboard. Robin snowboard teraz, Bezi na ostro. Kurde, Bezi, ty lepiej jeździsz na nogach niż ja na snowboardzie. Taka prawda, niestety. Ale nie, no żartuję. No, tak mi się wydaje, że chyba jednak lepiej będzie się udać do tych drugich wodospadów, bo tamten wodospad to jest taki jeden pierdyknięty wielki, a tu są takie malutkie różne. O, widać tutaj z góry fajnie wszystko. Wow, całkiem ładne widoczki, trzeba przyznać. No, jakbym się tu gdzieś dupnął, to bym się zabił. To nie jest dobry pomysł. Dobra, to udajmy się do tych drugich wodospadów, skoro już jesteśmy tu na górze. Jak widzicie tutaj, tutaj akurat jakieś krzaki, jakieś drzewa są po prostu, żeby to ładnie wyglądało, ale nic więcej tu nie znajdziemy. Tutaj w ogóle jest miejsce, w którym nie powinno nas być, tak szczerze powiedziawszy. Jak widzicie, wyszliśmy poza mapę. Okej, okay, ale ja jestem robić skateboard, tak jak już mówiłem. Ja lubię takie rzeczy, lubię psuć i bugować i jakieś inne rzeczy robić, więc... oj, tutaj myślałem, że jest bliżej troszeczkę. Okej, okay, Bezi. A, zaślizgujesz się. Dobra, to może jednak pojedźmy tutaj dołem. Oczywiście tam na górę też bym się dostał, ale nie ma też co szaleć. Tutaj muzyczka. Wow, wow, wow. Tu jest dosyć ciekawie. A może właśnie tam by było lepiej się dostać?
i tam spróbować z tamtej górki. Sprawdźmy to, może się jednak uda. Okej, być, więc będę ciebie quest, wchodzimy pod górkę. A, easy, łomania. Łepanie, takie górki, co to dla nas i dla twojego chycania. Yeah. To w ogóle, żadne wyzwanie. Spodziewałem się, że jednak będzie ciężej. Okej, Bezi, ale czy tam będzie... O nie, niewidzialna ściana, fuck. To niedobrze. Cholera, niewidzialna ściana zatrzymała nas przed naszym niecnym planem. No trudno, Bezi, no to spadamy na dół. Ale nie tak dosłownie, żebyśmy tu nie zginął. Kity nie odwalił, F5 zrobimy. Co by przypadkiem się tutaj gdzieś nie wykrzaczyć. Oczywiście tak, bieganie poza mapą to jest to, co uwielbiam. I że nie ma co robić tak naprawdę, gotiku. Ja teraz chcę zdobyć tą akrobatykę i tyle. To jest najważniejsze w tym odcinku. Po prostu chcę sprawdzić, czy rzeczywiście to jest fakt, czy jednak mit, czy jednak jakoś to działa, czy nie działa. Widziałem filmiki, więc powinno działać. Ale czy tak jest rzeczywiście? Muszę sprawdzić na własnej skórze. Tak samo jak kiedyś spróbowałem, nie wiem, nie pamiętam tylko czy za namową czyjąś, czy jako challenge, czy gdzieś widziałem na YouTubie, jak ktoś pokonuje trolla zaraz po wyjściu z wieży Xardasa dosłownie z lagą na zerowym poziomie. I pamiętam, że albo ktoś mi to dał jako challenge, że Robin, jak ktoś zrobisz, to jesteś zajebisty hardcore kozak, albo to widziałem gdzieś na YouTubie, jak ktoś to robi i teraz nie mam pewności. I wiem, że to zrobiłem i to jest banalnie proste, nawet to na streamach pokazywałem z tego, co mi się wydaje, że takiego trolla można łatwo zabić. I spoko, wezmę sobie wody, się łyknę. Bezi, wody to ty chyba nie piłeś w tej grze od początku, cały czas wódką się raczę. I wiecie, i po prostu, no, nie pamiętam, jak to była geneza tej historii z czarnym trolem, ale trole akurat w Gothic 2 do zabicia są banalnie proste i spoko luzik. Tam jest ten cały... Kurde, czy ja dam radę tam jakoś przejść, żeby tam się dostać? Zobaczmy, czy tutaj na górkę gdzieś się zdążę wpitolić. Oczywiście zabawa zabawą. No i właśnie, to wystarczy coś takiego zrobić, że jeśli uda wam się w odpowiednim momencie skoczyć, idziecie za trolla, obijacie go, bijecie go lagą w dupę i cały czas musicie chodzić w kółko, żeby być cały czas za jego tyłkiem, że tak powiem. I gdy bijecie tego trolla, on jest w stanie was targetować tak jakby i wy możecie go sobie oklepywać cały czas. Dobra, widzę, że tutaj to chyba jednak będzie ciężko. Więc jednak udajemy się jakąś sensowniejszą drogą, czyli tutaj dolną. Może mimo wszystko wyjdzie nam na lepiej, na dobre. Więc chodźmy sobie. Tutaj muzyka się buguje, bo ciągle przechodzę na dwa różne tak jakby motywy muzyczne. Okej, no co, spróbujemy tędy. Jakoś Bezi? O Chryste Panie. Bezi. Tutaj ta akrobatyka to by się przydała teraz. Bo się zdupimy, to tam nie będzie szczęśliwego zakończenia, coś czuję tej przygody. Może gdzieś wcześniej jednak troszeczkę zejdźmy. Kurka, rurka. Takie landscape'y tutaj się... tu jakie drzewo w ogóle wystają. Co z tym drzewem jest w ogóle? Jakieś dziwne drzewo. Okej, tylko że Bezi, Bezi, nie szalej, czekaj, musimy znaleźć jeszcze miejsce, w którym byś mógł cię zdropować. O, widzę skałkę, tam powinno się jakoś udać. No jest mały problem, że nie wiem, czy trafię. Bezi! No, trafiłeś, jest dobrze, nie powinien zginąć. To było niebezpieczne. Gdzie ja wylądowałem? Serio? No kurde, co za chamstwo. Jednak niepotrzebnie robiłem moje przechadzki. Bo i tak trafiłem na jakieś miejsce, w którym są potwory, czyli można się dostać bez żadnego cwaniaczenia. Niewolnik Silden, co ty tu robisz, stary? Już wszyscy niewolnicy uwolnieni, a ty jeszcze tutaj. A mam cię w dupie, nie będę cię odprowadzał. Gin sobie tutaj. Zabiję ci ścierwojady, żebyś miał skąd mięsko wziąć ewentualnie. A my mamy problem, bo nie wiem, gdzie się wrzucić w odmęty. Widzicie, chciałem się dostać tam, ale tam droga prowadzi w bardzo dziwny sposób. Tam na dole już byliśmy dzisiaj. Może się jednak dostaniemy tędy jakoś. Może jednak to nie jest jeszcze taka zgubiona droga. F5 zróbmy. I może tędy, tą skałką gdzieś tam na górę. No potrzebuję po prostu dostać się na tamte wodospady i tam kombinować, bo wiem, że stamtąd najlepiej się... Znaczy myślę, że ten wodospad właśnie Sildenowy jest najbardziej sensowną opcją. Więc wykonamy ten skok wiary i będzie po robocie. Okej, tędy jakoś Bezi? Dasz radę, kurde Bezi, dawaj. Bezi, dawaj! No kurde, musisz pokazać cwaniakom, kto tu najlepsze hyce robi w mieście. Dawaj. Tutaj trzeba będzie się przez... dawaj Bezi! Mało brakuje. Dobrze, pięknie, udało się. Ale kurde, konkret profesor. Tylko czy ja tutaj przed chwilą nie byłem? Przed chwilą tutaj się nie chciałem rzucać gdzieś? Nie, chyba tutaj nie byłem. Nie wydaje mi się. Byliśmy tutaj, czy nie byliśmy tutaj? Nie wiem, ale chyba nie. A nawet jeśli byliśmy, to sobie przejdziemy jeszcze raz. Co z tego? Mam dużo czasu akurat. Dzisiaj spoko. Mogę sobie... Okej, jesteśmy już na wodospadzie prawie, że. Czyli jest sensownie całkiem. Tylko teraz tak.
Tam na górkę to już nie wejdziemy. To jest bardzo fajne miejsce, bo tutaj jest totalnie właśnie nad tymi wodospadami jest właśnie, gdzie totalnie dużo pustych tekstur. Ja tutaj nic. Tutaj widziałem często, jak ludzie testują sobie czar na przykład z Gothica. Na przykład właśnie, wiecie, jakiś pokaz czarów Gothic 3 i tak dalej. O, muzyczka się włączyła jakaś inna. A, ta ładna muzyczka z wodospadów sildenowskich. A, okej, czyli jesteśmy na wodospadzie. Ale czy ten wodospad coś mi da więcej, poza tym, że sobie z niego się w dupie? A, no nie wiem, zobaczymy. Jak daleko jest do dna? O kurde, mało trochę. Wydawało mi się, że on jest większy. A, może... Nie, stamtąd chyba nie da rady przelecieć taki, chociaż... Tu jakby się wdupić i tam na dół, to by może nawet lepiej wyjdzie. Spróbujmy się dostać na tą skałę tam na górze. Na lwią skałę. Zobaczymy, czy tam się uda wtedy skoczyć. I przeskoczyć. Okej, czyli zrobię sobie save'ika tutaj. A, może zrobię, wiecie co, jednak stały. Ale ta muzyka jest taka piękna. W ogóle Gothic 3 ma naprawdę świetną muzykę. W ogóle Gothic 3 jest naprawdę dobrą grą. Po wszystkich patchach, naprawach, bugów i wszystkiego innego. Naprawdę, naprawdę jest świetny, no. Ale muzykę kocham z Gothica. No posłuchajcie sami, jaka ona jest świetna, no. Kurde. Jest cudowna. Ojej. No i teraz, jaką grę nagrać po Gothicu 3? Żeby była równie cudowna i piękna i żeby ludzie równie się oglądali. Och, mój Boże. To jest pytanie. Ale na pewno znajdę odpowiedź. Na pewno, muszę znaleźć odpowiedź. Niestety mój kaktus gdzieś mnie opuścił. Chciałem wziąć kaktusa i tak zrobić, że kaktus mi pomoże, bo mam kaktusowego, robinowego kaktusa, tylko problem w tym, że kaktus ostatnio jest w klinice, to znaczy na parapecie u mojej mamy, bo zaczęło mu się robić jakieś dziwne plamki i smutny i w ogóle. No i musiałem go oddać właśnie. Kaktusa. Tak, kto ogląda u mnie... Aha, tu nie mogę wejść nawet, bo tu jest zbugowana ściana niewidzialna. No nie. Kto ogląda streamy Robina, ten wie właśnie, że Robin kaktusa posiada. Czyli guzik. Tutaj nie wejdziemy na tą skałę tam na górę. Chyba, że na cheatach, ale ja cheatów nie uznaję, więc nie. Okej, więc spróbujmy się najpierw zdupić tutaj na dół, na ten wodospad i spróbować jakoś zrobić to. Więc co? Gdzieś tam jest jeszcze wyższy punkcik. Że to jest taka wysepka, która mogłaby spowodować to, że zginę. W ogóle fajnie, że ten wodospad w ogóle leci sobie z ziemi, nie? No okej. Okay. Ma sens. O, tu jest jakaś skała. Może z tej skały? Tylko, że jak tam na dół będę skakał, to mnie coś zblokuje? Chyba nie. Możemy spróbować. No wiecie, do odważnych świat należy. Chociaż wydaje mi się, że ta odległość nie jest jeszcze wystarczająca, żeby zdobyć darmową akrobatykę. Ale warto spróbować. Warto spróbować. Zapisana gra, więc co? Rozbieg. Jolo, będzie leć. Może się uda mimo wszystko. Zobaczymy. Będzie leci. Niestety nie. Cholera, nie mam akrobatyki. O, no nie mogę sobie wyjść do jakiego punktu. Ale nie wyświetliło się, powinno się wyświetlić. W ogóle, jej, pływamy sobie pod wodospadami, cudownie. A niestety nie wyświetliło mi, że zdobyłeś darmową akrobatykę, jesteś zajebistą koksem, tylko właśnie polecieliśmy i guzik. O, cześć, topielcu? To pielce są jakieś takie brzydkie, bagienne chyba to są. Nie wiem. Cześć, cwaniaku, czym ty jesteś w ogóle? Bagiennym, okej, okay. Cześć bagienny. W ogóle dziwnie jakoś tutaj, że jesteście, ale spoko. Okej, okay, czyli jednak guzik. Nie tędy droga. Okej, okay, idźmy sobie. Nie udało się. Czyli będzie trzeba znaleźć jeszcze jakieś wyższe miejsce. Okej, okay, tutaj mamy... fajny spocik. Czy ja tutaj byłem? Nie byłem tutaj. Zacienny żgie. Dobra, weź, nawet nie otwieraj tego. Musimy wymyślić jakieś inne miejsce. Gdzie jeszcze będzie dosyć wysoko, żeby skoczyć? Cholera jasna. Jest jeszcze jedno miejsce, ale ono też nie będzie. No zobaczcie, ten wodospad naprawdę jest duży. Ale niewystarczająco duży. A czekajcie, tam jest ta osobna wysepka. Dobra, wczytamy się. Bo możliwe, że po prostu będzie trzeba coś wykombinować. 20 minut szukania, gdzie skoczyć, żeby zdobyć darmową akrobatykę. Robin Skateboard, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak się nie uda, to trudno. To niestety, zostaniemy bez darmowej akrobatyki. I chyba uznam, że rzeczywiście da się ją zdobyć, tylko trzeba naprawdę w super miejsce znaleźć. Widziałem, kurde, tylko nie mogę sobie przypomnieć, w którym miejscu ten człowiek zdobywał tą akrobatykę. No zobaczcie, jesteśmy naprawdę wysoko z tego miejsca. Chyba, że nie wiem, gdzieś tam może, z tamtego drugiego wodospadu, tam jest troszeczkę wyżej może teren ukształtowany? Ciężko mi stwierdzić. Nie, no tutaj jest całkiem wysoko, a tutaj widzicie te wodospady. W ogóle te wodospady są bardzo ciekawe. W ogóle Silden jest bardzo ładnym miejscem. No ale dobrze, no mamy wodospad, jest cudownie. Nie no, tam wydaje mi się, że było... Tak, tam było wyżej troszeczkę. O, gro, dlaczego mi tak nieładnie przycinasz? A rzeczywiście gdzieś się tam da zdropić lepiej. No dobra, tutaj jeszcze jest woda.
na przykład tutaj z tej skały gdzieś wyżej, jakbyśmy sobie wdruptali. Może jednak tutaj też się jakoś da. Może tutaj też jest jakaś woda? O, patrzcie, jest bajorko. Jest jakiś taki pojedynczy, malutki strumień. Ej, 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 to ma nawet sens. Jeśli by się udało dostać tam na górkę, może tutaj nie będzie niewidzialnej ściany. Halo, gro, błagam, nie rób mi tego. Nie rób mi tego. No, można, uff. Już się bałem, że będzie niewidzialna ściana. Ty, chyba znalazłem nawet dobre miejsce. To może być to. To, czego szukałem. Wiem, że światło jest słabe, dopiero na Mikołaja dostanę. O, pochwalę się wam. Zażyczyłem sobie od Mikołaja, oczywiście Mikołaj istnieje, także napisałem do niego listę sprawy, żeby dostać pod choinkę oświetlenie. Profesjonalne, takie naprawdę fajne oświetlenie właśnie do nagrywania, do green screena, żebym mógł z niego korzystać, żebyście na nagraniach mnie dobrze widzieli, żeby vlogi i wszystko było piękne, ładne. To zażyczyłem sobie dwie lampy bezcieniowe, naprawdę super. Właśnie przede wszystkim o green screena chodzi, żeby móc z niego korzystać bardzo fajnie, ładnie. To sobie zażyczyłem pod choinkę jako prezencik, więc tak, taki YouTube'owy prezent w tym roku pod choinką mnie czeka. Więc fajnie, naprawdę spoko. Tak się troszeczkę pochwalę, żeby nie było. Ale to nie o to chodzi. Że ludzie do mnie piszą na Facebooku, tak, wszyscy się stęsknili już za mną, bo nagrywam. O Boże, Robin, ile można nagrywać? Okej. Okay. Sprawdźmy teren, jak to wygląda. Tutaj jest całkiem nieźle. Czy da się gdzieś wyżej? Tu była ta skałka, ale z niej nie skorzystam. Okej, okay, to co, tam na dół? Dobra, zrobimy F5 i pierwszy próbny skok. Zobaczymy, jak ten lot wyjdzie. Troszeczkę jesteśmy wyżej, ale czy to troszeczkę nam uratuje skórę? Sprawdźmy, dobra, więc żeby jak najdłużej lecieć, trzeba... Bezi, chycaj. Lecimy. Okej, okay, całkiem niezły lot. Całkiem niezły lot. Jest szansa, uda się? Kurde, nie udało się, no. Dalej brakuje paru metrów. Sprawdźmy. Ekwipunek. Akrobatyka, dalej nic, cholera. Dobra, wczytajmy się na szybko. No i widzicie, znowu brakło paru metrów, znowu brakło troszeczkę szczęścia. No i teraz... Jak to zrobić, żeby skoczyć? Tak, żeby się udało. Kurde, wydaje mi się, że naprawdę niewiele nam brakuje, ale gdzie znaleźć miejsce, w którym będzie dało się jeszcze lepiej skoczyć? No kurde, jesteśmy już naprawdę wysoko. Jak tutaj... Gdzie jeszcze? No myślę, że brakuje nam naprawdę niewiele. No zobaczcie, jesteśmy tak wysoko, jesteśmy w jednym z najwyższych punktów w grze. Okej, czekajcie, tam na dole płynie rzeka? Nie. Tam na dole jest bajorko i ono się tu zaraz kończy. No więc tutaj musi być gdzieś, czekajcie, może gdzieś tutaj? To jest jakaś skałka. Może jakby się z tej skałki spitolić, to by dodało na parę metrów do skoku. O, czekajcie, wow, te 10 FPS-ów, to nie... Jezus Maria, halo gro. Czemu mi to robisz? Czekajcie, a z tej strony jakiś wodospadzik, coś, ten teges? Nie, to jest dolinka. Chwila, co to za dolina jest? What the fuck? A, to jest, tu się kończy grę, tak? To jest ta dolinka? Do końca, co się kończy grę tam dalej? Możliwe. Nie wiem. Okej, okay, ale jestem w ogóle w jakimś dziwnym miejscu. Dobra, mniejsza z tym. Znaczy, grę po stronie Adanosa, że się kończy, o to mi chodzi. Nie wiem, te kamyczki się wydają całkiem sensowne. Ale czekajcie, czy jak się stąd wybije, to trafię w wodę? No powinienem, ale myślę, że nie dolecę z takiej odległości. Bezi, dolecisz? Zmieściłeś się, nice! Kurde, no, ale czy się uda? No patrzcie, no, nie do roboty, nie, no, nie da rady. Przecież taki lot to jest, że akrobatyka to powinna sama po prostu wskoczyć. I guzik. Cześć, topielcu wredny. Nie lubię cię, zgiń sobie. Cholerne topielce. W ogóle dziwne, że topielce mnie nie atakują. Już jestem na tyle potężny i silny, że mnie nie biją prawdopodobnie. Dobra, więc widzicie. Mało co brakuje, no. No niestety, no. Kurde. Nie widzę tutaj innego miejsca. Czekajcie, jeszcze to jakiś topielczyk. Chciałbym sobie zrobić jeszcze jedno. Chciałbym najpierw jeszcze sprawdzić tutaj na dole. No zobaczcie, w każdym miejscu ta woda tu jest równo, wiadomo. A może jednak gdzieś tam dalej. Może z tamtego wcześniejszego któregoś da się jeszcze niżej skoczyć. I to jest oczywiście pełno tych topielcy, które mnie wkurzają. Które mnie chcą atakować. No, ale czekajcie. Może rzeczywiście tam... O, Bezi. Bezi, co ty robisz, stary? Co tu się dzieje w ogóle? Nie mogę skoczyć. Okej, okay, nie? Może jednak jest tam. Może jeden z tych wcześniejszych wodospadów jest jeszcze wyższy mimo wszystko. Znaczy, chodzi mi o to, że nie zatrzymujemy się w tej pierwszej fazie wody, tylko gdzieś niżej na przykład jest zaraz drugi wodospadzik. No zobaczcie, no tutaj jest w sumie, tak? Ale czy ja tu skacząc... No nie, no bez przesady, aż takich bezich chyców to nie robi. Bez szans, nie? Nie wydaje mi się. A czekajcie, spróbujmy sobie tu podpłynąć. Tutaj cyk, cyk, cyk. Okej, okay, Bezi, dawaj. Dawaj, Bezi. No, Bezi. Bezi, halo, Bezi. No, dzięki.
Okej, okay. I tutaj na przykład. Nie, no ten wodospad tutaj się kończy. A czekajcie, tutaj dalej jest spadek jakiś? Znaczy się chodzi mi o jakiś dodatkowy wodospadzik? Nie. Okej, okay, czyli tu wszystko się kończy, wodospady się kończą i jedynym miejscem, w którym leci to nieco dalej, czyli można sobie spaść nieco kawałek dalej, jest tutaj. Ale widzicie, to też niewiele. No ale zobaczcie, też nie ma opcji, żebym przeleciał stamtąd tu na przykład. Chociaż może jest opcja, ale wydaje mi się to wręcz nierealne, będzie nie robi aż takich hyców. Ja rozumiem, że to jest bóg chycania i hyców. Zrobię sobie zapis. Tak z ciekawości, wczytam się do poprzedniego stanu, gdy byliśmy na górze i spróbuję mimo wszystko tego skoku. Do odważnych świat należy, skakać każdy lubi, potrafi, więc spróbujemy. Tak, wiem, że właśnie straciliście prawie pół godziny z waszego życia, patrząc jak jakiś koleś w internecie próbuje sobie zeskoczyć z wodospadu i dostać darmową akrobatykę w Gothicu 3. No ale cóż, no niestety, taka prawda. Niestety, przepraszam, ale no myślałem, że się uda. No trudno. Jeśli się nie uda tej darmowej akrobatyki zdobyć, to nie będziemy płakać oczywiście. Wiem, że da się, na 90% jestem wręcz pewny, że się da, więc możecie śmiało spróbować, jeśli wam się uda. Jeśli wam się uda tu na wodospadach, to naprawdę nagrajcie jakiś filmik, zróbcie jakiegoś screena, że wam się udało w tym miejscu, gdzie ja próbowałem. To już w ogóle naprawdę będę bardzo szczęśliwy. Okej, szybki zapis wczytamy, bo to było chyba tam na górze, więc naprawdę fajnie. No. O Jezu, jeszcze w ten weekend czeka mnie ostatni zjazd na studia i będę miał święta już. O, wiecie, jak jestem szczęśliwy, że to będzie ostatni, ale najgorszy z dotychczasowych to będzie zjazdów, bo jeszcze przed świętami nam chcą dopitolić jakieś kartkówki i sprawdziany, znaczy kartkówki i sprawdziany na studiach, wiecie, kolosy i tak dalej. Także jeśli przeżyję ten weekend i wyjdę z niego jakoś obronną ręką, to naprawdę będzie super. Och, mój brzuch mnie troluje. Okej, ale to nic. To co, próbujemy się dostać mimo wszystko na tamten wodospadzik. Okej, Bezi, chyba przeżyjesz, nie? No, spoko. Spróbujemy się dostać na ten wodospadzik wystający i spróbujemy mimo wszystko spaść tam dalej. Tylko czy to się uda, to nie wiem. Okej, gdzie ten wodospad tam jest? Jeszcze kawałek dalej chyba. Uuu, Bezi! Ho, nie strasz mnie tak, ty, ziomek. Co ty robisz? Okej. Jeszcze tam dalej? Tak, jeszcze tam dalej. Okej, czy będziemy musieli trochę pobiegać, ale spoko. Więc przebiegnijmy się tam już. Przetestujemy. Ostatni skok najwyżej. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. I tyle. W ogóle śmieszne są te wodospady. W ogóle fajnie, że można sobie tutaj wejść normalnie. W sumie spoko, że twórcy nie ograniczyli tego świata tak totalnie, że wszędzie są niewidzialne ściany. Tylko, że można sobie jednak trochę pochycać i podsłaniaczyć. I to oczywiście się Pirani bardzo ceni i spoko. A nie, to jeszcze tam dalej. Łomatko. To rzeczywiście kawałek drogi. Okej, ale spoko. Fajne jest to, że tutaj właśnie ten wodospad jakoś tak dziwnie. No dobra. W sumie powinien tutaj zrobić jakieś jezioro po prostu i tyle. Wtedy by było bardziej realne. Okej, czy to jest tutaj już? Niby gdzieś tak. Chyba gdzieś tutaj. A, może jeszcze tam dalej. Kurde, no. Ale wydaje mi się, że tam jest trochę jednak wszystko wyżej. I chyba tam powinno być trochę łatwiej mi to zrobić. Ale to nic, to nic. O. Dobra. A tutaj jest taki śmieszny podeścik. Może on specjalnie jest tutaj zrobiony, żebyśmy mogli sobie chycnąć. Okej, nie no. To jest tamasz. Zobaczcie, no nie ma szans, żebym ja przeleciał taki kawał. O Jezu, Bezi, Mission Impossible teraz normalnie przed tobą, cwaniaku. To jest nierealne, co tu się zaraz stanie. Okej, więc Bezi, próba pierwsza. Hyc! Ło bracie, to nie ma opcji, żebyś ty doleciał taki kawał. To się nie da rady, zobaczcie ile jeszcze brakowało tutaj. Spróbujmy jeszcze jeden spróbować zrobić strzał, ale nie uda się, nie ma szans. Nie ma co kombinować, chyba trzeba zakończyć i tyle. Jeszcze jedną opcję sprawdzę, tak z czystej ciekawości, czy może w tamtym miejscu się uda. A dla was mam słucharka jeszcze innego. A co, powiem jeszcze. Dlaczego owoce nie są brudne? Bo soczyste. Więc taki suchar. W ogóle, gdyby te moje suchary każdy zapamiętał, to by miał taką bazę sucharową, że na imprezach to by po prostu kazali mu zamilknąć, bo już tyle sucharów się ludzie nasłuchali, że najedzeni i spragnieni żyło. Na takie sucharnictwo, że sucharnictwo największe. Dobra, fajnie, że to są kamyczki, ale nie, te kamyczki też w ogóle mi nie dadzą rady, no zobaczcie. Nie no, weź, kurde, bez szans, nie da rady. Dobra, więc niestety, tutaj na wodospadach możliwe, że się da i naprawdę trzeba się, naprawdę dobrze trzeba chycnąć, żeby to się udało. Niestety, jak widzicie, no mi się nie udało jakoś specjalnie. Chciałbym jeszcze spróbować w jednym miejscu. To już takie typowe, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście
Ardei. Mam jeden pewien pomysł, jak w Ardei to by mogło wyjść i może się nawet uda, jeśli oczywiście mój pomysł wypali. W Ardei też jest dosyć spory klif, jak sami doskonale wiecie tutaj zaraz na początku. Ja ci pokażę! Lepiej mi nic nie pokazuj, ty. Dobra, wejdziemy sobie do miasta, oczywiście oni wszyscy zaraz mnie zaczną bić, bo jestem w zbroi Beliara. Sam się prosiłeś te sprawy, a nie. W sumie dlaczego wy żyjecie? Dlaczego wy jeszcze żyjecie? Przecież wy jesteście buntownikami. Więc yo. Buntownicy są... Nie są po mojej stronie raczej, więc ziomki. W ogóle fajnie, że moje ziomki nie biją się z tymi ziomkami. What the hell? Dobra. Tak gincie. Co zrobić? Buntownikom trzeba zrobić tutaj rzeź z dupy. Hamlar, cześć. Kurde, zaczęliśmy w tym miejscu i kończymy w tym miejscu. To jest cudowne, muszę przyznać. Znaczy w sumie... Ło, ej, hamujcie trochę, ej. Chłopaki, dziewczyny. Grzeczniej, Hamlar. Co ty robisz, ty? Odpaleńcu. Dawaj spokój. Cholera. Żółtodzioby, milicjanty. Aha! O, fuck! Ty, bezi! Bezi, jak mi zginiesz. Jak mi... O, drewno! O! Dobra, bezi. Umarłeś. A nie, nie umarłeś? Ha, ho, ho. O, ho, ho. Nie umarłem, bo się schowałem pod schodami. Trololo. W ogóle nie wiem, jak ja się tutaj wcisnąłem, ale to jest naprawdę szczęście. Okej. Okay. Czy ja mogę sobie stąd bić? Mogę. A, więc zaczęliśmy w tym miejscu i skończymy w tym miejscu. To mi się w sumie podoba. Taki życia krąg zatoczymy. Oczywiście na początku tym wszystkim ziomkom pomogliśmy, teraz ich wszystkich pozabijamy. No i gdzie jest sprawiedliwość? Tego nie wiem, ale może się kiedyś dowiem. Dobra, Hamlar. Fajnie było, że mi kiedyś tam pomogłeś, że kiedyś tam sobie pogadaliśmy, bla bla, teraz musisz zginąć, bo jesteś jednak buntownikiem i tyle. Znaczy chodzi mi, wiecie, że nie o to, że to buntownicy i tak dalej, tylko po prostu wiecie. No skoro jestem zły, to sobie jeszcze zrobię rozpierduchę na koniec. A, kto Boga temu zabroni. Dobra, gincie sobie. Spadaj. Jomar i reszta. Buntownik royalista. Cześć. Fajnie było cię poznać. Milicjanty tutaj też. Pąk. Fajnie. Więc buntowniczka. Dobra, w sumie moje szkieletki sobie tutaj poradzą bez problemu. Tylko zaraz je uzdrowię oczywiście, bo widzę, że trochę słabo to wychodzi. Okej, tam jeszcze jakiś pasterz. Hadong, pasterzyku, tutaj royalista. Hadong royalisto. O, i odwrót już. Okej, czyli już zrobiłem rozpierduchę jak należy. O, skończyła mi się mana? Nie, jeszcze mi będzie stać na tego gościa. Bąk, świetnie. Cześć, ładnie się szkielety spisałyście, jestem z was bardzo dumny. Jak na ojca szkieletów jestem naprawdę szczęśliwy, że udało mi się taką bandę przyzwać. Muhaha. Zobaczcie, mamy tu taką latarnię i ta latarnia jest całkiem wysoka. Dodaje mi to parę, nawet parę ładnych metrów do skoku, ale ona stoi tutaj nad klifem i czy ten klif, czy chyca mi wystarczy, żeby tam przechycnąć? Zaraz się dojemy. Czy aby na pewno. Widzicie, ona jest naprawdę wysoka. Cześć Krwepico, co tutaj w ogóle robisz? Myślałem, że już tutaj wszystko pozabijam, co się da. Jak widać jeszcze nie, okej. I czy tutaj jest blisko do morza, czy daleko? Naprawdę blisko! Więc jest szansa na szympansa. Mam nadzieję, że się uda. Wbijamy oczywiście sobie na latarnię. Im wyżej, tym lepiej. Tylko szkoda, że ten dach tutaj może nam przeszkodzić w wejściu na niego. A nie, jest okej, całkiem ten daszek. No widzicie, mamy naprawdę sporo ładnych metrów. Jest to najwyższy punkt w okolicy i mamy naprawdę niedaleko do morza. Jest spora szansa na powodzenie. Chciałbym jeszcze się wbić na dach, ale z racji tego, że mam bardzo mały płotek i niewielkie szanse na to, że mi się uda, wolę jednak się zapisać. Co, próbujemy? Okej, bezi. Ale mi się udało za pierwszą próbą. Boże. Bóg chycania robi skateboard, pokłony dla mnie. Nie, żartuję oczywiście. Żadnych pokłonów nie chcę. Będziemy chycać, to jest najwyższy punkt, z którego się mogę zdupić. Chociaż tam widzę jakiś też całkiem wysoką górkę, ale najwyższy z takich realnych punktów. Ale nie wydaje mi się, żeby to był największy, więc dobra, hyc. Bezi, leć. Leć, bezi! Dasz radę, wierzę w ciebie. Okej, i co? No i nie dostałem tej kurde akrobatyki, a wiedzieliście, że hyc był zaiste wyborny. O, mam tam orków. Hej, cześć orki. Co wy tutaj robicie, orki z mojej orki? Zaraz zobaczymy. A, to jest ten posterunek. Obserwator, cześć. A, to ten obserwator, który bić mnie nie chciał. Ty gnoju wredny. Ej, ty! Chcesz mnie bić? O, ty gnoju. Czyli jednak teraz ci się odwidziało. No tak, bo mam na sobie szatę, więc to normalne. Okej, dzięki. Zginęłeś sobie. No i go dupa. Kolejne miejsce, które się nie udało chycać. Okej, ale wiem, że się da. Czuję, że się da. Czuję, że się da rzeczywiście. Okej, tam jest też spora górka. Co tam jest? Silden. Nie, Cape Dan jest tam w tamtą stronę. A co to za górka w ogóle i czy tam będzie morze jakieś? Czekaj, Cape Dan ma dostęp do morza. No w sumie ma dostęp do morza. Gdzie jest Cape Dan? Capę, tu. Cześć Capę. W Cape Dan już zrobiłem imprezę, więc nie będziemy się musieli raczej martwić. Już taki długi ten odcinek, a miałem sobie tylko przetestować, czy się da zdobyć hycka. Znaczy tego, akrobatykę. Wow, cześć. Niewolnicy, fajnie, że jesteście. Dziwne, że jesteście. Okej, trzeba się tu napić, jedno, drugie. Wezmę sobie tu szkieletki.
Pobawcie się, szkieletki. Zabawcie się jeszcze na koniec kosteczki. O, kosteczki, halo. Czemu się nie bawicie? A, dobra, bo te ziomki mnie tu lubią. Okej, okay, ma sens. O, ktoś gada. Słyszycie moją siostrę? Jeszcze jedna cholerna bestia. Jedna bestia cholerna. O nie. Czekajcie. O, tam jest wysoko całkiem. Ale czy ta zwierzy tego paladyna... O, ty, nawet się by udało hycnąć. Musimy spróbować. Musimy spróbować. Nie zwalaj tego na innych. O, shit, to ja nie wiem co... Chyba lubicie. Dobra, kolejna bestia. O mój Boże. Dobra. Ale czekajcie. Bo czekajcie, bo tam jest ten Clifford. Czy tam tego klifa dałoby się wejść? Raczej dałoby. Kurde, ale czekajcie. I stąd by był nawet dobry hycor. Poczekam i popatrzę. A czekajcie, czy ja tutaj tego paladyna całego to uwolniłem, czy nie? Eldo? Ty koleś tam siedzi dalej? Ty koleś tam dalej siedzi, nie? No, ja nie mam pytań. W ogóle to już oswobodzone, orków dawno nie ma, a ten jeszcze w kiciu siedzi. W ogóle go nie wypuścili. Dobra, wypuśćmy jeszcze ziomka na sam koniec. O Boże, co tu się dzieje, naprawdę? Okej, okay, otwieramy drzwiczki oczywiście. A, wyzwolonego farmera właśnie nie w ten otworzyłem. Sposób. Super, że nie w ten sposób będzie, naprawdę cieszę się. Genialnie. Okej, okay, a czekajcie, a, ciężka skrzynia. Okej, okay, cześć ziomek. Kurde, no nie wierzę w to. Cześć, ty, Wenzel Pędzel. Czego chcesz? Siema. Nazywam się Wenzel. Walczyłem tam z orkami. W ogóle nie wierzę, kole się dopiero teraz. Co się wydarzyło? Pewnej nocy, tuż przed świtem. Miasto otoczyli orkowie, aha. Niemal połowę z nas zabito. Odzyskałem twój puchar. Odzyskałem twój puchar. I go oddałem, puchar. Jestem z ciebie dumny. Świetnie. Ten puchar trzeba zanieść magom ognia. Niestety nic więcej nie wiem. Aha, świetnie. Dzięki tobie wszystko jest już w porządku. No to super, dzięki Wenzel. Bardzo mi miło, że mogłem ci pomóc. A teraz spierdolaj, yeah, nie pięknie. Chodźmy na górę. Teraz jeszcze ostateczny, wyjątkowy, największy hyc. Kto tu siedzi w krzakach? Jeleń. Aha, fajnie. Okej, okay, tu mamy oczywiście groby. Czy ja mogę sobie coś tu pokopać? Chyba nie. Okej, okay, więc wbijamy się. Trochę dziwną oczywiście, jak zwykle drogą. Ale to właśnie... powinny się... O, Chryste Panie, Bezi, co ty robisz? Bezi, halo? Dawaj, Bezi. Dawaj, Bezi. Wiem, że dasz radę. Stary, nie takie hyce dzisiaj robiliśmy. Noż ty gnoju wredny. No ty paskudo wredna, no Bezi, hycaj. O, spamuj alt, Robin. Szybciej tym paluchem. O, teraz się uda. Uda się. Jest. Jest, dobra, sejwik, bo ten to chyba było najgorsze z dotychczasowych hycanków. No to jeszcze mało nam brakuje, ale powinno się udać. Jeśli się teraz nie uda zrobić tej akrobatyki, to ja po prostu nie wiem, w które miejsce trzeba by było się udać. Okej, okay, Bezi, chycaj. Chycaj po tych krzakach. W końcu pewnie mi tam na dół, bo naprawdę będzie smutno. Okej, okay, dobra, udało się. Wyżej, jeszcze wyżej. No, niestety, trzeba jeszcze wyżej się udać. O, to może być ciężkie, szczerze powiedziawszy. Nie widzę nawet, gdzie chycam teraz, więc mogę w każdej chwili spaść gdzieś i zginąć. Ale chyba na razie idzie całkiem zacnie. Wow, no, ole góra. No, Bezi, to chyba na przyspieszonym tempie trzeba będzie zrobić. Bo cwajanki się zanudzą. A nie wiem, czy się w ogóle uda, to jest problem. W ogóle nie wiem, czy tędy jest najlepsza droga, żeby tu w ogóle chycać. I widzicie, idzie całkiem zacnie na razie. O Boże, Bezi! Do tej linii jakbyś chociaż. O, dobra, to jest łagodniej. To się powinno łatwiej udać. O, ale kurde, ty, ja tej górki... Wiesz, to tutaj to było easy, ale tutaj... Może tam się w tamtą stronę i wtedy tam na górkę? Tam, gdzie rosną drzewa, tam zazwyczaj jest łagodniej. Więc może jednak postarajmy się tutaj, tędy. Wiem, Bezi, że tu hardcore się dzieje teraz największy i że ty nie lubisz takich akcji, ale wiecie. Poświęcenie dla nauki, ważna sprawa. Okej, okay, ale chyba wyszło całkiem zacnie. Tutaj to ślizganko, świetnie. Okej, okay, no to teraz tędy. Tutaj, gdzie rosną już krzaczory, jest wiadomo mniejsza szansa na spadek. Kurde, gdzie ja wlazłem? W ogóle dzisiejszy odcinek to jest największe chycanie w dziejach w ogóle mojego kanału chyba. Okej, okay, jesteśmy na całkiem dobrej drodze. Wow, tam na dole jest też jakaś droga. Też dobra, ale nie do Montery może gdzieś tam? To jest ta boczna droga do Montery? Chyba tak. Ta taka... bezpieczniejsza? A nie, no tak, do Montery to jest droga, okej, okay, czyli jednak miałem rację, dobra. No ale jesteśmy już na dobrej drodze, zapis zrobiony, więc jeśli by się okazało, że jakiś krzak był zgubny dla naszej drogi, to byśmy mogli się wczytać. Okej, no tu się zaczyna dziać fajnie. Dobra, jesteśmy na tej górce. Nie, to jeszcze nie ta górka, to jeszcze dalej jest. O wow, to się dzieje nieźle. Nigdy tutaj nie byłem, szczerze powiedziawszy. No nie miałem po co tutaj być, bo tutaj fabularnie i tak dalej to nie jest w ogóle wymagane, żeby biegać po górach. Okej, okay, ale tam widzę ten kamyczek spory. Jeśli się okaże, że rzeczywiście to jest miejsce, w którym można zdobyć tą akrobatykę, to będę super szczęśliwy. Okej, okay, to pójdziemy tam na ten koniec. Okej, okay, tu jest koniec.
No stąd się nie zdupię do morza niestety. Trzeba chyba znaleźć trochę inne miejsce. Tu jest wysoko co prawda, ale czekajcie, z tej strony jest morze, z tej strony jest morze. Okej, tu się wydaje całkiem fajnie i tu jest dosyć wysoko, ale jest dosyć daleko też do brzegu. A czekajcie, dobra, Bezi, tam widzę, że jest ta woda na dole, wiem, że zrobię F5, bo inaczej to może się krucho skończyć. Bo może się będzie ześlizgnąć, bo tu jest, jak widzicie, spory ześlizg, spory spadek. Tam nie ma co iść. Czekajcie, what the hell, co tam jest tak biało? Okej, nieważne. Na przykład jeśli spróbowałbym tutaj, dolecisz tam Bezi do tego? Może? Może i dolecisz. Ale może być różnie. Może jest szerokie, głębokie. Dawaj Bezi, leć! Leć, cwaniaku, leć! Leć! Oj, nie dolecisz. Oj, to będzie twarde lądowanie. Oj, brakło paru centymetrów. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. O, co tam na tubach się dzieje? O, szaleństwo jakieś. Internet mi wzywają, robię skateboard. Dobra. Musi się udać, kurde, no już tyle chycania, że och, jak pójdzie to na marne, to się naprawdę zdenerwuje moje przygody przy chycaniu. Ale mam nadzieję, że się nie zanudzicie chociaż w tym odcinku ostatnim. No trochę wiem, że nudno, bo biegam, chycam i się guzik dzieje, ale za to może jakieś opowieści, tutaj mój aksamitny i seksowny głosik wam pomoże przetrwać. O, żartuję. A chcieli bezić, stąd nie ma szans, żebyś doleciał, to mnie smuci. Ale tu jest całkiem... właśnie o tym mówiłem, żebyś się nie ześlizgnął. Skoro stąd nie, ale tu jest naprawdę fajnie wysoko. Kurka, rurka, no Bezi, dlaczego jesteś taki niedobry? Wiem, że tam na dół jakbyśmy zeszli może jakoś. Bezi. Oj, to będzie twarde lądowanie. Zabiłeś się naprawdę, to nie było tak wysoko, ty trolu wredny. No nic, czyli tutaj też nie. Chciałem zejść tam na dół, żeby z tam dolnej półki rzucić się. Ale tutaj mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy bardzo blisko rozwiązania. Jest bardzo blisko morze, jest bardzo blisko skarpa. Gdzieś tutaj może się da rzeczywiście to zrobić. Ojej, coś tam się dzieje na internetach rzeczywiście ostro, bo takie jakieś powiadomienia dostaję. Szaleństwo. Dobra. Okej. To co, Bezi? Jakby cię tutaj teraz zrobić? No tam na dół zejdziemy, to będzie spoko. Ale tutaj na przykład jakbyś zlazł, tylko jakąś normalną drogą, gdzie byś nie zginął, jeśli byśmy rzucili z tamtego zielonego. Nie no, czekajcie, bo tam... A nie, no dobrze, okej. Skombinujemy całkiem nieźle. Tylko żebyś Bezi nie zginął, to trzeba cię na jakiś właśnie tutaj na dół. Żebyś się ześlizgnął tam. Okej, ześlizgniesz się? O, dawaj. Dobra, przeżyjesz. Okej, tu się udało. I tutaj jest ta górka taka. Ta górka oryginalna, na którą się chciałem udać, a nie na ta, nie ta wyższa. Chociaż nie wiem, czy z tej niższej to w ogóle będzie lot jakikolwiek, bo jak widzicie, do morza tutaj jest naprawdę bliziutko. Z tego miejsca, z tamtego było dalej, z tamtego jest większa szansa. W ogóle tam jest wyżej chyba, nie? Tamten kawałeczek. Możemy spróbować stamtąd. Jaki Robin? Co ja robię w ogóle? Kombinowanie na jak koń pod górę. Żeby tylko zdobyć akrobatykę darmową. Nie no, może stąd się jednak uda. To miejsce wydaje się też całkiem okej. Okej, Bezi. Tylko czy jest wyższe od tamtego? Możliwe, że troszeczkę jest. Czekajcie. No, w sumie troszeczkę chyba jest. Będziemy dłużej lecieć. To teraz tak będzie, żebyś ty doleciał. Tutaj woda jest bliziutko? No tutaj jest zaraz pod nosem tak naprawdę. A najwyższy punkt tej górki jest tutaj? Czy... Ej, tam jest chyba jeszcze wyżej. W ogóle jakie kombinowanie, Boże. Tylko żebyś Bezi mi teraz się nie spitoli. O, ej, tu jest całkiem zasna góra. I tu jest bardzo blisko w sumie do tego morza. Ty, może stąd się jednak uda zrobić dropa odpowiedniego. Tylko teraz Bezi, żebyś... O, tam jest super, dobra. Chyba znaleźliśmy to miejsce. Bo tutaj mamy... O kurde, to wcale nie jest aż tak blisko. Właśnie jest daleko, w pizdu. Okej, tam widzę w ogóle jakiś... Co to jest? Czy to jest przejście do tego? Warantu już? No, tam w oddali... Nie, tam tralis. Okej, co my tu mamy? To jest jakiś wodospad? To jest woda? Tutaj? Aha, rzeczka, okej. Okej, gdzie ja kurwa jestem? Nie, sorry tutaj, ale pogubiłem się i to hardkorowo. Już naprawdę, tam jest morze, tyle wiem z tego wszystkiego. O mój Boże, tam jest morze. Zobaczymy, jak będzie sobie poradzić z takim hycem. Nie dolecisz, nie ma opcji. Okej, no tutaj też nie dasz rady chyba, chociaż nie, no tutaj dajesz radę. Tutaj całkiem fajnie leci się, ej. Gdzie moja darmowa akrobatyka, kurde? Przecież to był taki dropy rzeszok.
A tu jest wodospad. Jeszcze raz. Ostatnia próba. Teraz słówko. Ostatnia próba, ostatni raz się rzucamy i kończymy grę. W dzisiejszym odcinku i tak czy siak nie miałem nic lepszego do roboty, tylko skakanie i chytanie po całej mapie. Chociaż poznaliście trochę więcej z gry, znaczy się poznaliście... Wszystko poznaliście. Już wszystko wiecie. Wiecie nawet jak się chyca po górach i jak Bezi jest mistrzowskim snowboardzistą. Ja myślę, że ktoś powinien przerobić jakiś obrazek snowboardzisty, wkleić Beziego i Bezi na snowboardzie. Lepsze odrobina te sprawy. Dobra. Tam był ten wodospad. I ten wodospad... czekajcie, który to był wodospad? Tamten. Ale no widzicie, mi tutaj... Aha, bo ja chycnąłem z tej dolnej półeczki. Tam po tamtej stronie wodospadu jest chyba nawet lepiej. O, dobra. Dobra. Jesteśmy na całkiem dobrej drodze. Dawaj, Bezi, tu na dół. Dobra. Wierzę, że dolecisz. No już takie rzeczy my robiliśmy, że... Bezi, no, moja wiara by się skończyła twoją śmiercią. Lepiej, żebym w ciebie chyba nie wierzył jednak. O kurde, ile tu roślinek sobie rośnie. Nice, ziele ten. Zębatki? Nie? Nie, kamienny korzonek, oczywiście. Kurka, rurka. Czekajcie, o, Bezi, trochę przycinki. O, ale lagi, chyba miejsce na dysku się powoli kończy. Komputer mi oznajmia, że już... Ej, Robin, hamuj się z tym nagrywaniem, bo mało miejsca, trzeba zrobić jakiś ten, czyszczonko. Cześć, krwipico. Szkoda, żebyś mnie dziabnął, więc gin. A tutaj jest też całkiem sporo jakichś skałek, właśnie o to miejsce mi chodziło. Może z którejś z tych skałek się uda? Kurde, coś mi świta to miejsce. Wiem, że chodziło o jakieś wodospady, że przy wodospadach można naprawdę właśnie zdobyć tą akrobatykę. I możliwe, że to właśnie jest ten wodospad, a nie wcale te sildenowe. Może właśnie ten taki Cape Danowy wodospadzik to jest to. Okej, no tutaj jest bardzo blisko do morza i tam jest jeszcze wyżej, tam musimy się dosyć wyżej. Bezi, dawaj. Ostatnia próba, trzeba tutaj cwaniakom pokazać, że rzeczywiście się da. No jeśli się mi teraz nie uda, to będę miał spore wątpliwości, czy może to nie zostało wycofane w jakimś patchu, czy coś. Okej, cześć się nie stworzy. Co ty w ogóle robisz, ty chamie wredny, paskudny? Pilnujesz jakieś skrzynki, pewnie jakieś ciężkiej albo starej. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć, że ciemnej skrzyni. No nie, zwyczajny kufer, świetnie, naprawdę świetnie. Zrdzewiały topór, co to za drop jest, ej. Mam mały problem, bo tutaj nie wejdę pod tą górkę. W sposób robinowo-skateboardowy, czyli chycankiem na całości. Chyba, że tędy. O, chyba tędy się powinno udać, jeśli się odpowiednio wybijemy. No i będzie... No kurde, Bele, no. Powinno się... Uda się na bankuś. Na bankuś się musi udać. Wierzę w ciebie, Bezi. Zobacz. Nie będziemy musieli robić całej drogi, tylko sobie tu chycniemy. Daj, Bezi, chycaj. No chycaj, cholero wredna. No chycnij tam. Co za łeb. Okej, czy co? Nie chycniemy tędy? Naprawdę będziemy musieli biegać naokoło taki kawał? Cholera jasna, Bezi. Dawaj, Bezi, no wierzę w ciebie, że się uda. No Bezi, już takie rzeczy robiłeś w tej grze. No chociaż teraz jeszcze pokaż na koniec, że rzeczywiście jesteś mistrzem chycania i cwaniakowania. Uda się. Jest, Bezi. Jestem z siebie taki dumny jak ojciec syna, gdy po raz pierwszy kopie piłkę na meczu piłkarskim. Nie wiem, takie głupie jakieś porównania. O, cegnij się, Robin. Teraz szkoda by było stracić. A, no jeśli byście chcieli save'a z tego ostatniego odcinka, z któregoś momentu konkretnego, na przykład właśnie, że też chcielibyście przetestować akrobatykę w tym miejscu, co ja testowałem, to dajcie znać, który save'ik byście chcieli. Jak widzicie, mamy 385, 386, 387, teraz będzie 88. Save, numer oczywiście. I jeśli chcecie save'ika jakiegoś, to dajcie znać, to ewentualnie gdzieś tam udostępnię wam pod odcinkiem, żebyście też mogli sobie popróbować czy coś. Okej, Bezi, jest cudownie, jesteśmy naprawdę wysoko. Jesteśmy tutaj na górce. Tutaj jest chyba najwyższy punkt, ten kamyczek. Tutaj. To jest najwyższy punkt, ten kamyczek? Raczej tak, ten kamyczek jest tutaj. Okej, no tu jest najwyżej, no chyba wyżej nie da rady się zdupić. No i tam na dół mamy morze. Więc co, Bezi, próbujemy. F5 i lecimy. Kurde, no jak to nie wyjdzie, to już nie wiem, co wyjdzie. No musi się udać, no nie ma oczu. Dawaj, Bezi, wierzę w ciebie. Nie wiem, ile potrzeba, żeby się zaliczyło, ale próbujemy, dobra. Hyc! Daj, Bezi, leć. Dolecisz? Musisz dolecieć, spokojnie. No kurde, to jest największy skok chyba, no... Jest! O, udało się! Nauczona akrobatyka, działa! Zajebiście! Kurde, jest pięknie! Ale zajebiście, kurde, udało się, nie wierzę, po prostu 50 chyba z minut kombinowania i się udało. O ja, jesteśmy przy tym w ogóle,
przy miejscu, gdzie są te potwory i ten krąg tajemniczy, tutaj te roślinki kiedyś zbierałem i w ogóle. I chram Beliar. Ojo! Udało się, patrzcie! Jest! Akrobatyka. Bohater odnosi mniejsze obrażenia wskutek upadków, nie może też z tego powodu zginąć. Udało się! Ja pierdzielę, no nie jestem w szoku, no udało się nareszcie, zobaczcie. Tutaj, w tym miejscu. O kurde, normalnie było warto. Było warto się cały odcinek bawić i męczyć, więc chodźmy skończyć już Gothica. I koniec zabawy. No ale udało się, kurde, zajebista sprawa. Dobra, do Beliara. Udajmy się w takim bądź razie. I jeszcze na koniec opowiem wam słucharka, taki ostatni, bo mi został z listy. Sprawdziłem swoje BMI. Okazało się, że jestem za niski. I tyle. No nie chodzi, wiecie, no, w drugą stronę trzeba patrzeć, że nie jesteście za grubi, tylko za niscy po prostu. Cześć, czemu się tutaj... A, bo tu jeszcze ktoś jest, okej. Elitarny wojownik koczowników. No to właśnie, zginiesz. Sobie pięknie. To aż za dobre, no ja wiem. No ale udało się, warto było. Pochycane i się udało. Jest akrobatyka. Oczywiście z niej nie skorzystamy już, ale po prostu... Żebyście wiedzieli. No nie będę nic chyba wycinał, nie będę nic kombinował, bo naprawdę się udało, więc no. Kto obejrzy cały setny odcinek, ten jest największym cwaniakiem, największym koksem. Jeśli widzieliście od początku do końca i nie kłamiecie, wezmę tutaj na waszą uczciwość was, to możecie napisać, że obejrzałem całą serię od początku do końca i napiszcie, jak wam się podobało po prostu. I tyle. O, kończymy Gothiczka. Zobaczymy, co tam Beliar nam ciekawego jeszcze powie. Może jeszcze coś trzeba będzie zrobić dla niego. A, kto wie, może to jeszcze nie koniec, Nie, no niestety, to już koniec. No. Raczej nic więcej Beliar od nas nie będzie chciał, bo no, już wszystko zrobiliśmy, co chciał, żebyśmy zrobili. Więc ostatni zapis, akrobatyka nauczona, wszystko jak należy zrobione. Jeszcze na koniec wam staty pokażę, żeby nie było, że jakieś cheaty, haksy, mieczyk, lepsza walka mieczem specjalnie, tylko aby dwoma brońmi można było się posługiwać. Łucznictwo na początku chyba jest, cichy łowca. Oczywiście wszystkie tutaj do zarobku rzeczy z łowiectwem, ze zbieraniem. Oczywiście walka kosturem, wszystko co z magią związane wyuczone. Najważniejsze tutaj mag wody, ognia i druid były mi niepotrzebne, więc nie uczyłem się ich. Kowal na pierwszym, jakiś poszukiwacz, kowal na pierwszym, żeby poszukiwacza złóż sobie móc wyrobić. No w sumie tutaj więcej z kowalskich nie potrzeba mi było, z złodziejskich już w ogóle poza skradaniem nic więcej. Otwieram zamki i tak za pomocą sobie magii. Tutaj też tam jakieś pierdoły alchemiczne, nauczyłem się wszystko z alchemii, oczywiście poza truciznami, bo nie były mi potrzebne, strzały tym bardziej. Akrobatyka, no to dzisiaj zdobyta, odporność na gorąco z racji, że mam na szacie i żadnych odporności innych nic. 67 poziom, gdybym dobił jeszcze 200, nawet niecałe 200 expa, tylko 135 z tego co widzę. Byśmy bili 68 poziom i tyle, no, nie ma co przeszaleć, w ekwipunku wszystko co się da. Cześć Beliarze, zamieszam w twoim garze, a i ci pokażę. Sardas stracił swoją moc. Ano. Taki los spotka każdego, kto mi się sprzeciwi. Orkowie zapłacili za swą zdradę. Wywarłeś na nich moją zemstę. Czas Zubena przeminął. Ano. Tak jak służył mi za życia, tak będzie mi służyć po śmierci. No, król groźnie. Myrtany nie żyje. Wszyscy zginęli. Moc Dinosa została złamana. Jego lud będzie rozpaczał. Beliarze, twoja wola została spełniona. Beliarze, twoja wola została spełniona. Zwyciężyłeś. Tak jest! W zamian pozwolę ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. W ogóle, serio? Przez wiele lat Li łaknął krwi króla z powodu zdrady Robara. Król Robar nie żyje. Zemsta Li nareszcie się dokonała. Gorn pozostanie w Gotha i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza orków została obalona. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i krain. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Władza asasynów będzie się umacniać i wkrótce obejmie całą Myrtanę. Kultura koczowników zniknie z piasków pustyni. Diego zostanie moim skarbnikiem.
będzie zarządzać bogactwem gromadzonym w moim skarbcu. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin Warantu. Jedynie opuszczone chaty na pokrytych śniegiem szczytach pozostaną świadectwem istnienia dumnych wiosek nordmarskich barbarzyńców. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. To przez to, że zabiłem wszystkich Nordmarczyków. Milton pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. Student. Na trochę wykład. Czasu zajmie mu zrozumienie, że podjąłem słuszną decyzję. Ano. A Lares? Z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. Serio, kotlety się ubiją. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku. Wszystko będzie w porządku. Tak, kotlety. Ooo! Tu w ogóle jakie jeszcze outro ładne. Turururu! Przyszliśmy, Gotika! Jeeeej! Oczywiście Community Patch Team. Teraz macie wszystkich ludzi, którzy przyczynili się właśnie do Community Patcha. Którzy go zrobili tak dalej. Więc, moi drodzy, zdejmę słuchawki, bo strasznie głośno. Ja oczywiście w programie przyciszę tą muzykę, żebyście wy cokolwiek słyszeli, żebyście uszu nie stracili. Udało mi się przejść Goticzka 3, jak widzicie po stronie Beliara, zakończenie chyba pełne, właśnie z tego względu, że wydaje mi się, że właśnie niektóre sceny są dodawane do zakończenia w momencie, gdy coś zrobimy. Wydaje mi się, że gdyby nie poszedł, nie zabił Nordmarczyków, nie byłoby o tym, że w Nordmarze zapanowała cisza, spokój i tylko chaty będą przypominać o dawnej, tak jakby, kulturze właśnie Nordmarczyków. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny, czy to zakończenie się zmienia właśnie ze względu na to, co zrobiłem w grze. Jesteśmy... no co, skończyliśmy Goticzka 3. Ja skończyłem, dla was oczywiście. A dobra, jeszcze tutaj normalne tam jakieś napisy. No i po prostu, no mam nadzieję, że seria wam się spodobała, że obejrzeliście jak najwięcej z niej, że nauczyliście się czegoś nowego, że poznaliście grę lepiej, że wam się spodobała, sami, że zagracie, odkryjecie jakieś nowości, ciekawości, ciekawostki, cudawianki. Oczywiście, no, udało mi się zrobić, mam nadzieję, że sporo, że dużo i w ogóle. Z Quest Packa myślę, że jeszcze zostało parę zadań, które można było zrobić, ale one nie były jakoś bardzo ciekawe, były to po prostu jakieś zwykłe zadanka dodane. Bardzo mi się podobało, naprawdę świetna zabawa. No i teraz problem z kolejną serią. Mam nadzieję, że coś w końcu wymyślę i że będzie równie fajnie i ciekawie jak Gothic i że równie bardzo i mocno pokochacie tą gierę kolejną. No i co? Chyba tyle w temacie Gothica. Oczywiście nie na moim kanale, że w temacie Gothica, tylko w temacie Gothica 3, bo myślę, że Gothic na dobre nigdy nie zniknie z mojego kanału, bo nie dość, że mi by było tak ciężko z niego totalnie zrezygnować, to wy byście mi nigdy nie wybaczyli, gdybym skończył raz na zawsze z Goticzkiem naszym. W końcu człowiek Gothic, miano, które mi już tak przywarło, że naprawdę... Robin Sword w ogóle, ja się... Siema Robin. No i to, mam nadzieję, że wam się spodobało, mówił Robin Skateboard. Jeśli chcecie, zostawię wam jeszcze napisy końcowe, czy coś. Chociaż w sumie, no kurczę, nie ma co szaleć z napisami końcowymi. Mam nadzieję, że wam się odcinek ten spodobał i wszystkie wam się spodobały. I że naprawdę dobrze się bawiliście, że dobrze spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że moje kolejne serie i kolejne odcinki będą równie ciekawe i fajne. I że równie dobrze będziecie się przy nich bawić. Więc na razie, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia i pa pa! Do zobaczenia, cześć!